Nieubłagalnie zbliża się koniec roku, co oznacza, że czas pomyśleć o nowym kalendarzu, najlepiej gminnym. Trwają bowiem ostatnie prace nad tym jedynym w swoim rodzaju wydawnictwem. Zeszłoroczny kalendarz okazał się dużym sukcesem. Przypomnijmy, prezentowaliśmy w 2012 roku młodych mieszkańców gminy Bełchatów. Przedstawialiśmy ich pasje, to byli młodzi sportowcy, młodzi naukowcy, artyści. W tym roku mieliśmy również wiele pomysłów. Te nasze koncepcje ścierały się przez wiele tygodni, ale w końcu wybraliśmy, myślę, że pomysł najlepszy. To będzie kalendarz pod hasłem Pasje dojrzewają powoli. Również mieszkańcy gminy Bełchatów, nasi sąsiedzi, od strony, od której na pewno ich jeszcze Państwo nie znacie. A talentów oraz pasji mieszkańcom gminy Bełchatów nie brakuje. Jacek Sobczak wiele lat temu odkrył, że fascynuje go aikido, czyli japońska sztuka walki. Opiera się ona głównie na rzutach i dźwigniach, ale to także sposób myślenia i styl życia. Ai oznacza harmonię, ki energię, natomiast do to droga i nauczanie. To chyba jest rodzinne. Tata też trenował akurat coś innego, bo w tym okresie, gdy zajmował się sportem, to właściwie tutaj to wszystko raczkowało jeszcze w kraju. Tato trenował boks. No, jakieś tam geny zostały przekazane. Takie same geny ja przekazałem córce, która podobnie też trenuje, troszeczkę inną sztukę walki, trenuje taekwondo. A aikido dlatego, że po prostu jest kreatywne, pozwala mi się rozwijać. Każda osoba uważam, że musi dopasować to do swoich takich możliwości i fizycznych, musi to się spodobać, psychicznych. Ja akurat wybrałem to, po prostu to lubię. Lubię się rozwijać, lubię się doskonalić. Lubię się spocić na treningu. Lubię przebywać wśród ludzi, którzy ze mną razem ćwiczą. Zupełnie inne zainteresowania ma Krzysztof Iwański. Pochłonął go bowiem całkowicie Fiat 125P, kiedyś obiekt marzeń wielu Polaków i przejaw niezłej sytuacji materialnej konkretnej rodziny. Dziś popularny duży Fiat to już raczej hobby niż środek codziennego transportu. Każdy z nas ma dużo pasji, one się rozwijają z wiekiem. Na wiele z nich trzeba najpierw trochę czasu, później trochę miejsca, często też i pieniążków. I od tego właściwie zależy, która z tych pasji się rozwinie. Samochody, no jak to chłopiec od dziecka zawsze, natomiast polskie samochody, dlatego że był to mój pierwszy samochód, którym w ogóle uczyłem się jeździć, którym pierwszy wyjechałem na wakacje. Kupili go rodzice od naszego wuja. Bardzo chciałem zatrzymać ten pierwszy egzemplarz. Natomiast niestety był tak klasyczny i stary już i użytkowany na zasadzie zwykłego samochodu, że nie udało się tego zrobić. I potem w zasadzie tylko ten egzemplarz, który widać, był kupiony dokładnie od tego samego wuja, tylko kilkanaście lat później już przeze mnie i odrestaurowany w sposób klasyczny, powiedzmy, troszeczkę zapożyczonych rzeczy z poprzednich modeli. I takie trochę chłopieńce marzenia, a no i trochę przy okazji też, żeby ocalić od zapomnienia naszą polską motoryzację, bo niestety wszyscy jeździmy z zachodnimi autami, one są piękne, fajne, wygodne, no ale nie mają nic wspólnego z samochodem. To jest chyba ostatni metalowy egzemplarz pojazdu, który jeszcze jeździ. 12 wyjątkowych mieszkańców naszej gminy zgodziło się zaprezentować swoje pasje w kalendarzu. Profesjonalne sesje zdjęciowe trwały przez kilkanaście dni. Niektórym modelom trzeba było poświęcić więcej czasu, innym mniej, ale generalnie wszyscy bawili się świetnie, no i będą mieć pamiątkę na całe życie. Ja z natury jestem taką osobą trochę nieśmiałą, nawet bym powiedział, że skrytą, także no trochę się musiałem przekonać do tego. Także myślę, że dzięki takiemu, że tak powiem, jest to rodzaj dla mnie promocji tego, to jakoś w ten sposób rozpropagujemy taką sztukę tutaj w naszym regionie. Na to również liczą inicjatorzy powstania kalendarza. Na razie możemy zaprezentować jedną z 12 stron. Pozostałe niech będą niespodzianką. A kalendarz będzie można kupić od przyszłego tygodnia, między innymi w Gminnym Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych.